Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Ogród Sztuk. Kilka słów o artyście i jego dziele. Dzisiaj chciałabym omówić niezwykłe dzieło, które jest w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Jest to Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Hans Memling urodził się w 1435 roku, zmarł w 1494. Był to malarz niderlandzki, właściwie niemieckiego pochodzenia, który mieszkał w Brugi. Był uczniem Rogera van de Weydena. Cóż możemy o nim powiedzieć? Właściwie niewiele wiemy. Wiemy, że mieszkał w Brugi, że miał pracownię, że w tak zwanych księgach miejskich jest na jednych z pierwszych takich pozycji jako malarz, który dość dobrze zarabiał. Obrazy Memlinga są nacechowane dosyć dużym takim liryzmem i spokojem. Ale Sąd Ostateczny jest to dzieło wyjątkowe. Właściwie można o nim powiedzieć, długo mówić, ale tu chciałam tylko przybliżyć, w jaki sposób malował, dla kogo malował i jak to się stało, że owe dzieło przybyło do Gdańska. Hans Memling otrzymuje zamówienie od florenckiego bankiera Tanich na właśnie Sąd Ostateczny. Maluje go dość długo, bo zaczyna w 1467 roku, a kończy go w 1471. Jest to tryptyk. Tryptyk, który jest namalowany na desce. Cóż można dalej powiedzieć? Patrząc na to dzieło, jest to dzieło o bardzo dużej symbolice i dzieło, które jest bardzo gęste. No więc na pewno ktoś musiał go wspomagać teologicznie. Cóż my tutaj mamy w tym dziele? Mianowicie, gdy patrzymy na postacie Chrystusa, na postać świętego Piotra, na stopy Michała Archanioła i na Belzebuba w piekle, gdybyśmy te punkty ze sobą połączyli, to jest trapez. Czyli mamy czworobok. Czyli jest to symbol, że wszyscy będziemy powołani na sąd ostateczny z wszystkich stron świata. Zacznijmy może od części środkowej. Dzieło to zostało namalowane do Apokalipsy świętego Jana. Czyli mamy w górnej części Chrystusa tronującego, który jest władcą ziemi i nieba. Jest w towarzystwie apostołów. Jest to ułożenie postaci na tęczy. Tęcza to jest przymierze. I mamy formę desis, czyli jakby błagalne prośby. Powyżej, po lewej stronie Chrystusa mamy lilię jako czystość. I po prawej stronie, od strony piekła, mamy miecz gorejący jako symbol sprawiedliwości. Nad nim mamy aniołów, aniołowie, którzy trzymają atrybuty męki pańskiej. Czyli mamy kolumnę, mamy koronę cierniową, mamy narzędzia, można powiedzieć, zbrodni, czyli mamy gwoździe, też młotek i to podtrzymują aniołowie. Patrząc dalej na to dzieło, poniżej Chrystus ma nogi położone na kuli, na złotej kuli, czyli no jest, jak już wspominałam, sędzią sprawiedliwym, ale jest też władcą świata i ziemi. Poniżej mamy aniołów, którzy grają na trąbach, czyli przywołują wszystkich na sąd ostateczny, gdzie w pewnym momencie kończy się nasze życie i stajemy przed Bogiem, ale to jest jakby pierwszy sąd.
Drugi sąd będzie na końcu świata. Wszystkie dusze będą powołane, groby się otworzą i wyjdą ludzie. Po środku części środkowej mamy Michała Archanioła, co znaczy Michał. Michael znaczy, któż jak Bóg. Jest w zbroi, trzyma wagę, ma bardzo piękny płaszcz i ma skrzydła. To wszystko jest, są zawarte symbolika, czyli skrzydła białe, czystość, zbroja, w którą jest ubrany Michał, to jest zbroja księcia. Książę, który waży dusze. Dusze, które mają, jeśli mają uczynki dobre, no to szalka idzie na dół. Ci, co nie mają uczynków, po prostu szalka nie idzie, więc mamy rozdział, ci, co idą do nieba i ci, co idą do piekła. No i patrząc na lewą stronę sądu ostatecznego, mamy kryształowe schody, czyli symbol świętości. Kryształ jest materiałem trudnym. To ci, co przeszli przez trud życia, wchodzą jako postaci, które są obnażone i będą oblekane w szaty, które są bielsze niż śnieg. Stoi tam i wita ich święty Piotr. Wchodzą do niebiańskiego raju. Przez co wchodzą? Przez bramę. Bramę, którą tutaj Państwo widzicie, jest jakby złożona z dwóch styli. Mamy dwie wieże. Te wieże są romańskie, natomiast środkowa część jest częścią gotycką i mamy dwa medaliony. Górny medalion to mamy stworzenie Ewy, natomiast dolny medalion, w którym mamy Boga i mamy symbolikę czterech ewangelistów. Natomiast powyżej mamy galerię, na której są aniołowie, którzy grają na przeróżnych instrumentach, czyli mamy grających na lutniach, na szałamajach, na dzwonkach. Ten zaśpiew, który tutaj jest na tej galerii, to jest właściwie namalowane do psalmu 150, czyli chwalcie Pana na wszystkich instrumentach, na dzwonkach, na lutniach, na fletach i tak dalej. Szałamaja też jest rodzajem fletu. Aniołowie zrzucają goździki, kwiaty, które jedne są koloru czerwonego, a jedne są koloru białego. Biały kolor to zaślubiny, natomiast czerwony kolor to jest cierpienie. Tak byśmy mogli pokrótce tą lewą stronę omówić, natomiast prawa strona to jest piekło. Piekło, w którym są zrzucane dusze ludzkie albo ludzie, którzy idą na wieczne potępienie, którzy się palą w ogniu piekielnym. I tutaj widać postacie szatana. Szatan, czyli przeciwnik. Szatan to jest ten, który ma zwodzić. Szatan to jest nic innego jak kiedyś piękny anioł, który się nazywał Lucyfer, który był najbardziej, można powiedzieć, takim aniołem, który był oblekany w najpiękniejsze szaty. Ale niestety się zbuntował i został przez Michała Archanioła strącony w czeluści piekielne, gdzie pociągnął za sobą też inne anioły. No i widzimy postacie w piekle, które jakby są w pewnym szeregu. To jest nic innego jak siedem grzechów głównych. Jak wygląda ten główny szatan, Belzebub, który trzyma maczugę, ma też ośle rogi, właściwie koźle rogi. To jest związane z tak zwaną chucią, z odstępstwem. Mamy też szatanów, którzy mają skrzydła ćmy albo ważki. Ważka, która
jest na ogół nad błotami, czyli coś, co jest związane z brudem, a ćma to jest związana z nocą. Wiadomo, że noc zawsze przykrywa różne brudne sytuacje. Tak by można było pokrótce powiedzieć o tym, jak wygląda symbolika właśnie tego niesamowitego dzieła, które się nazywa Sąd Ostateczny. Co jeszcze namalował Hans Memling? Namalował bardzo ciekawą pracę, relikwiarz świętej Urszuli, ale też malował portrety. No i jest jeszcze jedna rzecz. Jak to się stało, że dzieło znalazło się w Gdańsku? Mianowicie Gdańsk należał do tak zwanego Związku Miast Hanzatyckich. Dochodzi do wojny między Anglią a miastami. Jest załadowany już Sąd Ostateczny, który miał odpłynąć do Florencji. Prawdopodobnie był to podarunek dla narzeczonej. Dość może dziwny, ale tak było. No, ale przypływa nasz gdański kaper, który się nazywał Paweł Beneke, i dokonuje abordażu, i dzieło zostaje zabrane na statek i wraca z powrotem do Gdańska. Kroniki powiadają, że kiedy zawieszono w kaplicy świętego Arnolda Sąd Ostateczny, ludzie, którzy zobaczyli, to jest Kościół Mariacki, jak zobaczyli to dzieło, podobnież ustawiały się niekończące kolejki do spowiedzi. Taka jest jakby historia. A co potem było? Różne były dzieje tego niesamowitego dzieła. Mianowicie, oczywiście była bula papieska, że dzieło ma być zwrócone. Gdańszczanie nie oddali. Potem mamy Napoleona, który sobie zabrał, jak podbijał, zabrał do swojego muzeum. Potem zafascynował się też z nim sam Hitler, był w Berlinie. Potem dzieło zostało znowu odbite i przewiezione przez Armię Czerwoną do Leningradu. No i wreszcie w latach 50. dzieło powraca do Gdańska, ale już nie do Kościoła Mariackiego, tylko wraca do Muzeum Narodowego.